Jak zwykle okazuje się, że najprostsze mechanizmy działają najlepiej, czyli Polacy, będąc na zakupach, jak najbardziej szukają promocji. Najchętniej oczywiście sięgają po promocje, które mogą tu i teraz zadowolić ich ten efekt wyjątkowości, okazji zakupowej, czyli po prostu promocje cenowe. Promocje muszą być zrozumiałe dla klienta, co jest dość oczywiste, ale okazuje się, że nie dla wszystkich producentów czy też detalistów. Badania At Retail, które pojawiły się w ubiegłym miesiącu, pokazują, że aż jako numerem jeden najbardziej atrakcyjnych promocji jest promocja 1 plus 1 gratis. Bardzo zrozumiała, bardzo wysoki rabat oferująca, ponieważ mamy tutaj, każdy jest w stanie zrozumieć, że dostaje aż 50% rabatu. Każde kolejne mnożenie promocji pod tytułem druga, trzecia, czwarta sztuka jak najbardziej jest atrakcyjna, ale coraz mniej zrozumiała dla klientów, którzy po prostu szukają jak najgłębszej promocji dla siebie. Z kolei inne badania pokazują jednoznacznie, że promocje jako takie z definicji są zakodowane w naszym mózgu, szukamy tego. Wiele osób mówi, że na nich to nie działa, natomiast badania pokazują jednoznacznie. Pojawia się promocja, jeżeli jest dobrze zakomunikowana, zwraca naszą uwagę, najczęściej na poziomie podświadomym, w związku z tym rozglądamy się. Dowodem na to jest to, że są wyniki sprzedażowe jednej z największych sieci dyskontowych działających w Polsce, która ostatnio pokazała, że aż 30% ich sprzedaży pochodzi właśnie z promocji. A to jest jednoznaczny dowód na to, że Polacy jak najbardziej szukają promocji. Tak jak mówiłem, bardzo często odbywa się to na poziomie podświadomym, dlatego bardzo często wiele osób mówi, że nie, promocje na nich nie działają, tymczasem ich koszyk zakupowy pokazuje zupełnie coś innego.